Cześć, nazywam się Michał Dzierzgwa, prowadzę w Neuroprojekcie kursy z masażu tkanek głębokich, zaawansowanego i integracji strukturalnej intro. Dzisiaj chciałem pokazać Wam mój sposób myślenia i pracy z obręczą barkową. Zacznijmy sobie od tego, że butowa naszego barku jest unikatowa w świecie zwierząt i pozwala nam na bardzo dużo zakresu ruchomości przy dobrej stabilizacji. Jakby ewolucyjnie, jak ten bark się rozwijał i kończyny górne się rozwijały, to na przykład u zwierząt, które pływały w wodzie, działało to trochę na zasadzie statecznika, czyli utrzymywało je w pozycji takiej, że mogły się poruszać w wodzie. Potem, jak te rybki sobie ewoluowały i wyszły na ląd, potrzebne im były te ręce troszeczkę niżej, pod brzuchem, po to, żeby mogły się odpychać w błocie, żeby szukać swojego pokarmu. Jakby dalej z ewolucją, kiedy powstały płazy i pojawiły się też gady, te ręce przesunęły się bardziej bocznie i umożliwiły już takie bardziej płaskie przyleganie do ziemi, poruszanie się, przesuwanie. U gadów, na przykład krokodyli, pozwalają też na chwilowe podniesienie tego tułowia z nadziemi. I potem pojawiły się ssaki. I na przykład u ssaków kopytnych, takich jak konie czy krowy, te nogi przechodzą już bezpośrednio pod tułów. Te kończyny przechodzą bezpośrednio pod tułów i stabilizują nam tą sylwetkę w powietrzu. Konie na przykład mogą też spać w tej pozycji. I dalej ewolucja poszła sobie do naczelnych, czyli na przykład małpy działają już w odwrotnym systemie, czyli jakby dalej stabilizują swoją sylwetkę poprzez rozciąganie tutaj tych kończyn górnych, czyli łapią się w górze i te wszystkie mięśnie, tutaj te struktury powodują stabilizację ich ciała. I teraz ludzie wykształcili sobie kolejny stopień swobody, jeśli chodzi o funkcję rąk, czyli te ręce opierają nam się swobodnie na naszym szkielecie osiowym i też są takie teorie, że jakby dzięki temu, że możemy zmieniać swoją rzeczywistość dookoła, manipulując przedmiotami, też powstała mowa werbalna, nie? Czyli nasze ruchy rąk powodują to, że zaczęliśmy komunikować się między sobą. Staw barkowy i tutaj ten kompleks obojczkowo-łopatkowo-ramienny pozwala nam na bardzo dużą swobodę ruchomości i ruchu. Czyli to jest staw, który posiada największą tą swobodę ruchu, najwięcej stopni ruchu. Dzięki temu możemy wykonywać różne precyzyjne i specjalistyczne ruchy. Jakby sama budowa jest też dosyć skomplikowana, bo na przykład jak przyjrzymy się szkieletowi kośćcowi, to możemy zauważyć, że cała kończyna górna połączona jest z naszym szkieletem osiowym za pomocą tylko jednego stawu mostkowo-obojczykowego. Resztę, jak sami wiecie, tworzy obojczyk, łopatka i tutaj kości ramienna, kości przedramienia, nadgarstka i śródręcza. To wszystko utrzymywane jest przez pewną ilość więzadeł, które nie są zbyt mocne. W przeciwieństwie na przykład do więzadeł stawu biodrowego, które w dosyć istotny sposób wzmacniają funkcję i wzmacniają zakres ruchu tego stawu, to staw barkowy bardziej będzie swoją funkcję stabilizacyjną opierał na prawidłowej funkcji i prawidłowej relacji napięciowych struktur mięśniowych, które znajdują się w tej okolicy. Przejdźmy sobie trochę do bardziej praktycznego zastosowania tej wiedzy, czyli wiemy już, że cała nasza kończyna górna opiera się w sumie na jednym punkcie, czyli na stawie mostkowo-obojczykowym. I teraz w zależności od tego, jak ten obojczyk będzie ustawiony, też w odpowiedni sposób będzie ustawiał naszą łopatkę względem tułowia i całą kończynę górną. I mięśniami, które obsługują obojczyk, poruszają go do góry i do dołu, na przykład jest mięsień podobojczykowy, którego funkcją jest obniżanie obojczyka, ale też jak przyjrzymy się trochę bardziej jego budowie, to możemy dojść do wniosku, że oprócz tego, że on obniża nam ten obojczyk, to też będzie działał jako takie wzmocnienie dla stawu mostkowo-obojczykowego, bo będzie on tutaj się przyczepiał w pozycji prostopadłej do stawu i będzie sobie biegł równolegle do obojczyka. Kolejnym mięśniem, który obsługuje nam tutaj ułożenie obojczyka, jest mięsień czworoboczny, zwłaszcza tutaj ta część górna, krawędź przednia. I teraz napięcie tego mięśnia będzie korelowało z dolegliwościami bólowymi w odcinku szyjnym, ale też w obręczy barkowej. I wiemy, że tutaj część tego mięśnia będzie przyczepiać się do 1/3 dalszej obojczyka.
I w momencie, kiedy mamy wzmożone napięcie w tej okolicy, może to powodować dwie sytuacje. Czyli pierwszą sytuacją będzie to, że będzie pociągało nam przez obojczyk i przez przyczep na grzebieniu łopatki naszą łopatkę do góry, czyli tak jakby nam tutaj ten bark i łopatka chciała się przewinąć na klatkę piersiową. Ale druga sytuacja też może być taka, że przy wysunięciu głowy do przodu będzie utrzymywać nam tutaj to napięcie po to, żeby ta głowa nie wysuwała się dalej. W efekcie napięcia tego mięśnia może dochodzić do dolegliwości bólowych właśnie tutaj w odcinku przejścia szyjno-piersiowego. Ostatnim mięśniem tego kompleksu jest mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, ale on jest nieistotny dla kończyny górnej, ponieważ jego mocne przyczepy w okolicy obojczyka i samego mostka nie powodują żadnej ruchomości, jeśli chodzi o ustawienie obojczyka. Przejdźmy sobie teraz do trzech takich warstw mięśniowych, które będą odpowiadały za sterowanie tutaj kompleksem barkowym i sterowanie też w stosunku do tułowia. I możemy sobie podzielić to na takie trzy warstwy, czyli taką warstwę powierzchowną koordynującą, w skład, w której będą wchodziły duże mięśnie powierzchowne, czyli na przykład najszerszy grzbietu, mięśnie naramienne, czworoboczny i też mięsień piersiowy większy. I to są mięśnie, które będą nam tutaj odpowiadały za tą całą koordynację tych wszystkich elementów, które się na to składają, czyli łopatki i kończyny górnej. Środkowa warstwa to jest tak zwana warstwa centralna i ona będzie w głównej mierze odpowiadać za to, w jaki sposób łopatka będzie ułożona względem tułowia. I jest to dosyć kluczowy element, gdyż to ustawienie łopatki względem tułowia będzie nam w dużej mierze odpowiadało za integralność całego stawu barkowego i praca z tym obszarem jest dosyć istotna w dysfunkcjach tego odcinka. I tutaj możemy sobie powiedzieć o tak zwanym X-ie łopatkowym, czyli mięśniach, które będą nam zarządzały tą łopatką. Mówiąc o warstwie centralnej, możemy opowiedzieć sobie o tak zwanym X-ie łopatkowym, czyli mięśniach, które będą zarządzały, w jaki sposób ta łopatka będzie ułożona w przestrzeni. I teraz w prawidłowym ułożeniu powinna być ułożona mniej więcej w taki sposób, że przyśrodkowy brzeg łopatki powinien być równolegle w stosunku do wyrostków kolczystych kręgosłupa i też powinien być w miarę pionowo, czyli możemy potem sobie określić na przykład rotację wewnętrzną lub rotację zewnętrzną, kiedy ten brzeg przyśrodkowy będzie nam się albo przysuwał, albo odsuwał od kręgosłupa. I teraz mięsień, który będzie nam odpowiadał za ruch przyśrodkowy i do góry łopatki, to są mięśnie równoległoboczne. I po przeciwnej stronie tego kompleksu, tego pasma, mamy mięśnie, które będą odsuwały łopatkę bocznie i też będą ją obniżały i jest to mięsień zębaty przedni. I teraz te dwa mięśnie, one wręcz łączą się, czyli możemy troszeczkę traktować je tak, jak takie jedno pasmo mięśniowe, do którego przyczepiona jest łopatka. I w zależności od tego, która z tych grup mięśniowych będzie skrócona bądź będzie skrócona w wydłużeniu, możemy sobie to poznać po ustawieniu łopatki i będziemy musieli pracować z grupą przeciwną. Czyli jeśli będę miał łopatkę odsuniętą w dół na zewnątrz, to będę wiedział, że mięśnie równoległoboczne są wydłużone, czyli są w skurczu ekscentrycznym i tutaj często może dochodzić do takiej sytuacji, że będą pojawiały się punkty spustowe, będzie to bardzo tkliwy i bolesny obszar i taka sytuacja na przykład może się pojawić wtedy, kiedy mamy pacjenta z dużą kifozą piersiową, gdzie już samo ułożenie kręgosłupa będzie powodowało odsuwanie trochę tej łopatki i rozciąganie tej części. I teraz te mięśnie zębate, one w tej sytuacji będą skrócone. I po to, żeby wrócić tą łopatkę na swoje miejsce, żeby odzyskać prawidłowe ułożenie, powinniśmy opracować sobie mięśnie zębate. Kolejnym takim kierunkiem tego X-a jest poruszanie się w górę i na zewnątrz oraz w dół i dośrodkowo. I teraz w dół i dośrodkowo ten ruch obsługuje nam mięsień czworoboczny, zwłaszcza tutaj część wstępująca, czyli ta dolna. I też nie mamy takiego samego mięśnia, który mógłby ruszać tą łopatkę do góry i na zewnątrz, bo jeśli chcielibyśmy przyczepić do niego taki mięsień, to on musiał gdzieś by przyczepiać się poza nasze ciało. Ale jest taka struktura, która przewijając się tutaj nad naszym barkiem na klatkę piersiową, będzie
pociągała nam tą łopatkę do góry, będzie ją pociągała na zewnątrz, ale też będzie powodowała jej odchylenie od klatki piersiowej. I tutaj mam na myśli mięsień piersiowy mniejszy. I dosyć rzadko zdarza się sytuacja, w którym ten przyczep mięśnia czworobocznego, czyli żeby łopatka ustawiona była do pociągnięcia dolnego i przyśrodkowego, dużo częściej będzie nam się zdarzało to, że nasza łopatka będzie ustawiona w pozycji do góry i na zewnątrz i to też na przykład będzie się wiązało z protrakcją barku, czyli sama funkcja mięśnia piersiowego mniejszego, który będzie powodował obniżenie i tutaj ściągnięcie przyśrodkowe samego barku. I teraz w tej sytuacji ten mięsień czworoboczny, on będzie cały czas rozciągnięty w skurczu ekscentrycznym, mięsień piersiowy mniejszy będzie w skurczu koncentrycznym, więc powinniśmy zająć się mięsień piersiowym większym po to, żeby on mógł wrócić na swoje miejsce. Po opracowaniu centralnej warstwy mięśni, które sterują ustawieniem łopatki względem tułowia, możemy przejść sobie do mięśni, które będą połączeniem pomiędzy łopatką a już kończyną górną, czyli dla mięśni stożka rotatorów. Przejdźmy sobie teraz do praktyki. Na początku pokażę, w jaki sposób popracować z ustawieniem obojczyka. I tutaj akurat u Błażeja widzimy, że ten mięsień, który podnosi nam obojczyk do góry, czyli mięsień czworoboczny, część przednia, wymaga troszeczkę pracy, więc dobrze się składa. I zacznijmy sobie akurat w tym wypadku od podobojczykowego. Jest to dosyć prosta praca, ale warto byłoby opracować sobie na początku mięsień piersiowy większy, po to, żebyśmy mogli przejść troszeczkę głębiej. Podobojczykowy jest schowany tam głębiej, więc tutaj proponuję, prawdopodobnie potraficie już to zrobić, czyli opracowanie bardzo powierzchownych mięśni typu piersiowy większy, naramienny, najszerszy grzbietu. I potem przechodzimy sobie do technik już bardziej specyficznych, czyli mięsień podobojczykowy. Wklejam się w okolice pod obojczykiem i powoli pozwalam, żeby moje ręce zatopiły się na odpowiednią głębokość. Powinienem poczuć coś twardszego pod rękami. I wykonam sobie kilka powtórzeń po to, żeby upewnić się, że ta struktura będzie dostatecznie rozluźniona. Powinniście poczuć, że ta okolica zaczyna się robić trochę bardziej miękka. Tutaj akurat w przypadku Błażeja mamy obojczyk ustawiony do góry, czyli tworzą nam dwa obojczyki kształt litery V. I przejdziemy sobie do opracowania mięśnia czworobocznego krawędzi przedniej. Wiem, że 1/3 przyczepia mi się tutaj do zewnętrznej części obojczyka, więc będę na początku chciał rozpracować sobie powierzchownie ten przyczep. Rozetrę go kilka razy po to, żeby uzyskać trochę większy ślisk w tej okolicy. I potem przejdę sobie po krawędzi tego mięśnia w okolicy szyi, czyli jak obrócimy trochę głowę, tutaj pokazuje nam się taka ładna krawędź mięśnia czworobocznego i tą krawędź chciałbym troszeczkę rozluźnić, czyli mogę zainstalować się moją miękką pięścią na samej granicy tej krawędzi mięśnia i spychając ją w dół do grzbietowo do leżanki, utrzymam sobie taką kompresję i poczekam, aż uzyskam rozluźnienie. Kolejną techniką, którą mogę zrobić dla tej okolicy, siadam sobie za pacjentem tutaj nad głową i pracując od przyczepu w okolicy karku i potylicy, dalej sprawdzam sobie tą krawędź, gdzie biegnie sobie ten mięsień, wklejam się paliczkami i będę sobie rozciągał w kierunku dostawu barkowego. Też wykonam kilka powtórzeń. Będę chciał uzyskać tutaj większą elastyczność tego miejsca. Po opracowaniu obojczyka przechodzimy sobie teraz do technik bezpośrednio skupionych na ustawieniu łopatki. Na pierwszy ogień pójdzie mięsień zębaty przedni i po to, żeby się do niego dostać, warto położyć pacjenta w pozycji w leżeniu na boku i też ułożyć ręce po to, żebyśmy mieli tutaj dostęp do tej przestrzeni z bocznej części klatki piersiowej w okolice pachy. Więc poproszę sobie, żeby pacjent ułożył
ręce w ten sposób i on też aktywnie kontroluje swój staw barkowy w tym położeniu. I teraz wiem, że mięsień zębaty przedni będzie tutaj schodził takimi 9 zębami do klatki piersiowej, więc będę chciał sobie sprawdzić, w którym miejscu będę miał najbardziej ograniczony przesuw tkankowy i wkleję się w to miejsce, pracując sobie do krawędzi zewnętrznej łopatki. Warto pamiętać o tym, żebyśmy nie kompresowali mocno tego miejsca. Nie chcemy podrażnić okostnej, którą mamy na żebrach. Chcemy popracować sobie tutaj z restrykcjami, które będą na mięśniu zębatym przednim. Teraz opracuję mięsień bardziej dokładnie. Tutaj już w okolicy dołu pachowego, w tym miejscu, w którym będzie wchodził i zagłębiał nam się pod łopatkę. I też pracuję do momentu, aż uzyskam większy ślisk tkankowy, większą elastyczność w tym rejonie. Opracujemy mięśnie równoległoboczne i też zacznę sobie od przyczepu w okolicy wyrostków kolczystych, tutaj przejścia szyjno-piersiowego i górnych kręgów piersiowych i wklejam się opuszkami palców. Już podążam sobie w kierunku do brzegu przyśrodkowego łopatki po to, żeby wstępnie wydłużać te mięśnie. I teraz zadaniem naszego pacjenta jest wykonywać taki ruch obniżania, jakby chciał sięgnąć ręką do podłogi i troszeczkę do tyłu w kierunku do swoich nóg. I też wykonujemy kilka powtórzeń po to, żeby rozciągnąć tą tkankę, uzyskać większą elastyczność. Teraz opracujemy część mięśnia czworobocznego, część wstępującą i ta sama pozycja leżenia na boku. Ustawiamy sobie rękę pacjenta tak, żeby opierała się dłonią o materac i teraz ustawiamy sobie łokieć i przedłużenie tutaj kości ramiennej trochę po skosie, tak żeby odwzorować ten ruch skośny łopatki. I teraz w celu rozciągnięcia i wydłużenia tych mięśni będę pracował sobie od przyczepu w okolicy wyrostków kolczystych. Mogę użyć do tego moich paliczków i dodatkowo poproszę pacjenta, żeby wykonywał taki ruch wydłużania, czyli odsuwa mi łopatkę od kręgosłupa, rozciągając tą strukturę, którą mam teraz, czyli mięsień czworoboczny. I powrót. Jeszcze raz wklejam się w okolice przyczepu, poproszę o ruch. I idąc z tym ruchem będę wydłużał mięsień czworoboczny. Też wykonuję kilka powtórzeń po to, żeby uzyskać rozciągnięcie i większą elastyczność tego obszaru. Pracując sobie na tej przekątnej, wcześniej opracowaliśmy mięsień czworoboczny, część dolną i teraz będziemy opracowywać mięsień piersiowy mniejszy. Czyli jego przyczep jest w okolicy wyrostka krótszego łopatki i on będzie przyczepiał się do 3, 4 i 5 żebra. Dodatkowo możemy wykorzystać ruch po to, żeby jeszcze wzmocnić tą pracę do rozciągania tego mięśnia. Więc ja wybieram sobie teraz tą okolicę, przechodząc przez mięsień piersiowy większy. Zatapiam się moją miękką pięścią tutaj w okolice samego mięśnia, ale też chcę rozciągnąć całą powięź, w której jest zatopiony mięsień piersiowy mniejszy. I teraz wybieram sobie ruch w kierunku doogonowo, po to, żeby już wstępnie zacząć rozciągać tą strukturę. I teraz Błażej, twoim zadaniem będzie wykonywać obniżenie łopatki i przysunięcie jej do środka. Czyli taki ruch, jak na przykład wykonujemy podczas i wróć, i rób to kilka razy. Taki ruch, jak wykonujemy podczas wszystkich ćwiczeń ściągających albo takich ruchów jak do wiosłowania. Dodanie tych kilku prostych technik do waszego warsztatu pracy pozwoli wam w fajny sposób pomóc waszym pacjentom, którzy mają dolegliwości w obręczy barkowej i też pomoże wam pracować z samym ustawieniem łopatki. Jeśli chcielibyście uzyskać więcej informacji i poznać taki sposób pracy integracyjnej, zapraszam was na szkolenie Masaż tkanek głębokich zaawansowany. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnym filmiku i na sali. Cześć!